Jak poznałem Sagiego? Jest to dosyć interesująca historia, bo nagrywałem wtedy swoje stare filmy. Był to mój kolejny powrót na YouTube'a i nagrywałem wtedy taką serię jak Minecraft Ale. No i pewnego dnia nagrałem sobie odcinek Minecraft Ale, killoffy mogą wykopać cały chunk. W tej serii chodziło o to, że po prostu musiałem przejść całego Minecrafta z takimi różnymi pluginami. No i tutaj mogę craftować killoffy, które kopią coraz to więcej bloków po prostu. Ten odcinek został wrzucony 22 maja 2021 roku na mój kanał. Wtedy nagrywało się tę serię, to było tam jakoś w tym algorytmie. Miałem wtedy około tam 20-30 tysięcy subów, jak dobrze pamiętam. No i w tamtych czasach raczej nie byłem kulturalny na YouTubie. Wiadomo, tam zdarzało mi się bardzo często bluźnić. Dexy i Sagi czasem się ze mnie śmieją, że właśnie moje alter ego zostało uwięzione w tamtych filmach. Taki wtedy miałem pomysł na siebie, tak? Nie, jakby nie szczędziłem z tymi przekleństwami, mówiłem jakby co chciałem. Wtedy też do końca nie wiedziałem, jak działa ten cały algorytm YouTuba. I moje filmy zbierały do około 30-50 tysięcy wyświetleń. Pewnego dnia pod tym filmem po prostu jeden z komentarzy zostawił Sagi. Napisał on wtedy: znaczy fajnie, ale nie drzwi tej japy tyle, to pamiętam. No i tak wtedy wiecie, myślę, kim on jest? Co to za gościu? To była osoba, jedna z osób, która miała tam najwięcej subskrypcji i która mi skomentowała kanał jak do tamtej pory, więc sprawdzam. No i też tam nagrywał jakieś Minecraft Ale, jakieś tego typu odcinki podobne, więc ja mu odpisałem: dawaj krosa, nie? Tak się w sumie zaczęła nasza znajomość. Generalnie byłem wtedy bardzo otwarty, pisałem, że coś tam jadę na wakacje, coś tam. Zaczęliśmy pisać i w sumie tak się potoczyło, że później nagraliśmy filmik do Sagiego i to był Minecraft, ale crafting jest super OP. Pamiętam, że to był mój pierwszy odcinek, który nagrywałem z Sagim. No i pamiętam, że ten film poszedł chyba, to był jego na tamten moment jeden z najgorszych filmów pod względem wyświetleniowym i zasięgowym, poszedł po prostu słabo. I wtedy też zaczęliśmy myśleć nad zmianą kontentu i od tego czasu razem się kumplujemy, gadamy i działamy.